A o co chodzi? Fabryka zabawek. Molestowanie seksualne to bardzo poważny zarzut, szanowny panie. Przecież walnąłem tylko niewinny żarcik. Zresztą kobiety to nie ludzie, tylko zabawki, które stworzył Jezus, bo żeby z baby ciągle drwić, trzeba chłopem być. Peter, przestań. Panna nieugięta, zapewniam, że nasza firma w żaden sposób nie popiera zachowań pana Gryfina. Chciałem dodać, że od ponad 50 lat szkolimy naszych pracowników, jak traktować kobiety. Kobieta w zakładzie pracy. Zachowują się irracjonalnie, a z natury są niestabilne emocjonalnie. Nie wiemy, w jaki sposób wykształcił się ten podgatunek człekokształtnych, ale wiadomo, że bardzo przejmują się swoim wyglądem, więc schlebiaj im codziennie, nawet jeśli ich wygląd przyprawia cię mdłości. Pamiętaj, porządny klapsior w dupsko to najlepsza nagroda za ciężką pracę. Panie Wade, Liga Wolnych Kobiet prowadzi warsztaty z wrażliwości dla zbłąkanych samców. Wycofamy pozew, jeśli pan Gryfin zgodzi się wziąć w nich udział. Zapewniam panią, że Peter się zgłosi, inaczej straci pracę. Nie mogę się doczekać. Gdyby nie to, że na bank jesteś lesbą, to pomyślałbym, że na mnie lecisz. Dziś trening z wrażliwości w pracy.